Drodzy Państwo, można spokojnie powiedzieć, że ten koncert na stałe zadomowił się w programie artystycznym województwa opolskiego i co roku coraz więcej ludzi z nami w taki sposób fajruje rozpoczęcie nowego roku. A o tym, iż liczba sympatyków tego koncertu stale rośnie, świadczy fakt, iż będzie ten koncert grany aż 3 razy. Dzisiaj gramy do Państwa w Zdzierzowicach, jutro w Walcach, a 31 stycznia zagramy do Państwa w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej. I zdradzam Państwu, że jesteście richtig szczęściarzuma, bo jeszcze pierwsze plakaty nie wisiały na ścianach ani na urzędach i już nie było żadnych biletów. I nie myślcie sobie, moi kochani, że to ino rodziny tych naszych muzykantów wykupiły, albo i my z Anetką, bo to wyście sami wykupili, sami zaście tutaj przyszli i cieszymy się strasznie, zeście z nami są. Ale jest jak tak godos o tej gali noworocznej, to moi kochani, mi się tak zdaje, że ten nasz dzisiejszy koncert, nasza dzisiejsza gala jest podobna do tej, co 1 stycznia zawsze emitują z Wiednia. Wiesz, którą? Nie, no, da, zawsze oglądam też. No właśnie, i nie wiem, czy oglądała w tym roku, czy coś myślała, co o zeszłym dniu. Nie, no o tym dyrygencie się coś pomyślała. Aha, no właśnie. Moi kochani, słuchajcie, jest taka sprawa, że nie wiem, czy wiecie, czym się różni ten nasz dzisiejszy koncert od tego, co w Wiedniu zawsze emitują. Jest jedna taka rzecz, co się różni. Moi kochani, różnią się ino tym, że tam co chwilę się zmieniają dyrygenty, co chwilę. A my mamy cały czas jednego i tego samego dyrygenta, no bo moje dobrego, no to po co zmieniać. Moi kochani, przed Wami Klaudiusz Lisoń. Prosimy. Ale Ela, myślę, że jeszcze jedna rzecz jest taką dosyć, że tak powiem, widoczną, co różni nasz koncert od gali noworocznej w Wiedniu. No dalej. Tam zapowiadający na pewno nie gadają po śląsku i po góralsku. A no właśnie, słuchajcie, ale tak to jest, jak się kolęduje, no i tak się zakolęduje za daleko, to właśnie się ląduje na tą scenie. Ale cieszymy się, żeś przyjechała do nas i myślałam, że dobrze, przebrniemy do końca imprezy. Zapraszam, jedźmy dalej. Proszę Państwa, bardzo miło poinformować Wam, że patronat honorowy na dzisiejszą galę objął burmistrz miasta gminy Leśnica. Ela, brawo! Drodzy Państwo, bez mediów teraz ani rusz i mówię wśród nas... Thank you.
Myślę, że te brawa są też taką małą prośbą o widz. Myślę, że nasza orkiestra jest przygotowana. To też brawa dla was, tancerze, soliści, muzycy. Dziękuję. Ten sygnał był, no trzeba powiedzieć, że sygnał jest jasny, wiemy, o co chodzi, na to jesteśmy przygotowani i mamy dla Państwa coś specjalnego. A tym czymś specjalnym jest przepiękny utwór. Znają go wszyscy ci, którzy są fanami futbolu i uwielbiają klub FC Liverpool. Są tacy wśród nas? Nie chcę się pokazać. Proszę się nie bać. Są też inni pani z pewnością wśród nas, ale to nic nie musiało.